ta grypa nas tak zdziesiątkowała, że był tydzień, w którym nie chodziły do szkoły trzy klasy. Dlatego to spotkanie jasełkowe, ponieważ już były przygotowane do niego i nauczyciele mnóstwo pracy włożyli w przygotowanie, również rodzice w szykowanie strojów, kostiumów, pomyśleliśmy sobie tak, że zrobimy wspólnie Dzień Babci i Dziadka razem z występem jasełkowym. Ból ziemi, nie ból ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia, a gdy wszyscy usną wreszcie, noc i światełkami błyska, a przed nią kołyska. Do Betlejem ciemną nocą idzie Józef z Matką Boską. Gwiazdy świecą i mrugają, drogę jasno rozświetlają. Gdy nadejdzie zima sroga i nastaną wielkie chłody, śnieg pojawi się na drogach i zamarzną wszystkie wody. Jedna tylko myśl rozgrzeje oszalone serca ludzi. Wkrótce Boże Narodzenie, niech nadzieja w nas się wybierajcie, wybierajcie do Józefie, zimno i ciemno. Józefie, co będzie ze mną? Tak strasznie zimno, tak ciemno wszędzie. Józefie, co ze mną będzie? Gdzie mi dasz schronienie? Czym mnie okryjesz? Józefie, drogi Józefie miły, ja już nie mam siły. Może zapukasz wreszcie do kogoś? Bóg mi dał w opiekę Pannę Maryję, a ona biedactwo już ledwie żyje. O mój Panie Boże, jak iść przez ten świat? Żeby chociaż łyżkę strawy, żeby chociaż garstkę słomy. Tu są jeszcze inne domy. Słyszysz? Grają, jeszcze nie śpią. Powiedz im, że jesteś cieśnią, że odwdzięczysz się jak trzeba za ten kąt i kromkę chleba, że zapłacisz swoją pracą. Nie wpuścili nas bogacze. Tylko wiatr nad nami płacze, tylko wiatr, nikt już więcej, żeby chociaż ogrzać ręce. Tak niewiele nam potrzeba. Żeby chociaż kromkę chleba, choćby okruch, serce boli. Nie było miejsca, odszedłeś, jako Zbawiciel na ziemię. Ty patrz, czarta niewoli, jeszcze zna Adama plemię. Było miejsca, odszedłeś, jako Zbawiciel. Moim ogonem. Rozpuszczam ludzi, schlebiam, psuję, złamę w otchłań piekieł i torturuję. Ja też robię, co mogę. Czasem coś szepnę do ucha, ale nie każdy mnie słucha. A marzy mi się, że wszystkie dusze smażę wiecznym ukropiem i smole. Policzymy im grzechy dokładnie, zanim ktoś z nas je dopadnie. Oj, nie jeden z nich wielki piątek kiełbaski wcina. My jesteśmy pastuszkowie i pasiemy owce. Pilnujemy owce, żeby nie szły na manowce. Wilk w pobliżu na nie czyha, lecz nas nie zaskoczy. Pilnujemy owiec, we dnie pilnujemy w nocy. Thank you.
pierwsi go pozdrowicie. Stającego znajdziecie, w żłobie leży to dziecię. Betlejem w małej stajence, nocą, gdy spał świat cały, Najświętszej Maryi Panience narodził się Jezus mały. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem, zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się. Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się, nie mogę spóźnić się. Nam. Pozwól mały królu rzeczy rozwesele, żłobku ci podusie, mięciutką pościele. Będzie cię kołysać, cichutko położę, z nieba gwiazdkę sięgnę, przed nóżkach położę. Słonko z ponad chmur niech dla ciebie świeci, byś w mrozie nie leżał wśród śnieżnej zamieci. Postawię bliziutko drzewko choinkowe, zawieszę aniołki i światełka nowe. Powieszę cukierki, jabłuszka i bombki, żywię się uśmiechał, gdy weźmiesz do rąk. Wstała na wysokości, a pokój na ziemi. Witajcie, cioteczko w żłobie, kłaniamy się dzisiaj Tobie. I tak bardzo dziękujemy, żeś zamieszkał na tej ziemi. Przyjmij dzisiaj nasze dary, weź serduszka, weź ofiary. Witajcie, cioteczko. My skarbów nie mamy, lecz przyjmij pokłony nasze, które ci składamy. Oto bochen chleba i słodkie kołacze. Niechaj mały Jezus z głodu nam nie płacze. Ja przyniosłem jabłuszka słodkie i rumiane. Słyszałem o Tobie. Witam Ciebie, królu, dziecię położone w żłobie. Gwiazda Twoja mnie do Ciebie prosto prowadziła, złotą darze Ci przynoszę, dziecineczko miła. I otwarta zara mirrę, żywicą pachnące zioła, żeby chorób nie było na świecie, żeby zdrowie nas nie opuszczało i anioł stróż przy nas trwała. Kadzidło w ofierze przyjmij od Melchiora, za przebłaganie za tych, których obca pokora, by miłość przyszła, a pycha precz odeszła. Jesteś tu, jesteś pośród nas, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, działasz w każdym. Jesteś.
Brawa gorące. Poprosimy wszystkich artystów na scenę. A jeszcze oprócz artystów poprosimy wszystkich. Pani Agnieszka oderwie się na chwilę od aparatu. Zaprosimy też nauczycieli, którzy przygotowywali. Proszę bardzo. Pani Kasia Pałaszewska jeszcze. Prosimy księdza proboszcza do wspólnego zdjęcia. Brawa! Naprawdę pięknie wystąpiliście. Bardzo mi się podobało. Myślę, że Państwu również. Jak widać, mamy bardzo utalentowane dzieci. Jest ich tutaj prawie 80%, więc każdy z nich ma żyłkę artystyczną. Wspaniale wystąpili. I taniec, i śpiew, i sceniczne role. Wspaniale. Jeszcze raz brawo. Dziękuję również rodzicom za przygotowanie kostiumów pięknych. Także każdy miał tutaj swój...